Hej, witam wszystkich. Tak jak mówiłem na wcześniejszym filmiku, na którym robię kółeczko, że jak będę ćwiczył, będę to nagrywał. Także stwierdziłem, że tak zrobię, pokażę wam jak ja ćwiczę, nie jak to mniej więcej wygląda, nie wiem, profesjonalnie, bo nie jestem żadnym trenerem personalnym, pokażę wam jak ja przez całe życie ćwiczę, jak teraz ćwiczę, no zobaczycie jak teraz mniej więcej jak, bo raz robię, nie wiem, dzisiaj zaczniemy akurat od klaty. Tak jak widzicie, już sztanga jest przygotowana, później będziecie widzieć jak będę robił nogi. Mniej więcej mogę to powiedzieć, co tam jest. No, sztanga ma 5 kg, później jest 9, 11, 4, 2,5, 7, 4 i piątki na końcu. Czyli to jest 80 plus te piątki, to jest 90. Od tego zacznę klatę i na 120 będę kończył. Później będę robił na wąsko, bo tak przyszło, bo wcześniej robiłem skos do góry. Także i będziemy kończyć to na rozpiętkach tym razem, bo kończyłem na dipach. Także mi się wydaje, że to będzie dobre i mniej więcej będziecie wiedzieć jak, co przez cały tydzień robię, bo robię jedną partię mięśni i pokażę wam jak ja to robię i będziecie mniej więcej widzieć jak przez cały czas to co gadałem kiedyś na streamach, jak co to tu nawet chyba macie, widzę, jest już, no jest widoczny, tak był zawsze na monitorze, jest zrobiony jest z tego wyciąg, a to jest drążek. No ale co, nie będziemy przedłużać, jest 7:43 rano, niedziela. Niestety, ja tak zaczynam od klaty, od niedzieli. Nie wiem dlaczego tak wyszło, ale jakoś tak wyszło. Mnie to jest jedno, czy to jest poniedziałek, czy wtorek, czy środa, czy coś. Trzeba zacząć. Jest 7:43. To spokojnie mogę już tutaj podejść. Oczywiście kawa. I woda. I robię to, powiem wam szczerze, po wstałem, toaleta poranna i od razu kawa, bez śniadania, bez niczego. Tak mi się najlepiej ćwiczy, od razu jak wstaję z rana. To nic, chwila, poczekamy do 45, żeby odliczać co 3 minuty. Powiem wam tylko tyle, że kiedyś ćwiczyłem, do 2 minut czekałem i już robiłem następną serię, ale to się zmieniło, zrobiłem do 3 minut i powiem wam, że od pół roku, tak jak kończyłem klatkę na 110, tak już kończę na 120, już nawet kończyłem na 130. Teraz miałem tydzień pauzy, więc zobaczymy jak to będzie. Nie wskoczy tylko, później będzie 45, 48, minuta i 4, tak? Dobrze. To mamy na sztandze 90 kg. Będziecie później widzieć jak zrobię nogi. Bo nogi też robię stówką tylko i nic więcej. Dobra, 45, zaczynamy. Zmieniamy na 100, bo robię co 10 kilo. Tu są dziesiątki. Nie wszystkie krążki mam oryginalne, tak mówiłem, lepiej. W ogóle o wiele taniej, prawda?
6. Teraz 100, później 110, też 8. No i 120, zobaczymy. Może też 8, to już. Chciałbym kończyć na 130, kończyłem już kiedyś na 130, powiem tyle. Chciałem sobie usiąść, ale kończyłem na 130, ale no niestety jest potrzebna asekuracja. A tej asekuracji nie mam, wolę sam ćwiczyć, niż żeby... Mógłbym iść równie dobrze na siłownię, ale to też się wiąże z tym, że musiałbym prosić o to, żeby mi pozwolili na to, żeby to sfilmować, prawda? A z tym jest problem. I powiem wam jeszcze do tych 3 minut, jak sobie dołączyłem. Wszystkie partie mięśni, bo robię partie mięśni dziennie. Wszystkie partie mięśni poszły mi do góry siłowo. Jak przedłużyłem tylko o minutę dłużej, to siłowo poszedłem do góry w pół roku. Także to możecie też wziąć pod uwagę, że jednak minuta więcej odpoczynku daje bardzo dużo. Jedziemy dalej. Wierzcie mi, że dalej jestem przyzwyczajony do tego, że mam tylko 2 minuty. Później jest kiepsko, bo nie mam na tyle krążków, ale już chodzę i rozglądam się za następnymi, żeby już mieć hantle przygotowane, żeby nie trzeba było zdejmować ze sztangi i przekładać to na hantle. Hantle też wam kiedyś pokazywałem na streamach. Sto dziesięć przygotowane. Hantle wam pokazywałem też na streamach i one wyglądają, chwila, 5-8 minuta po. I one wyglądają tak. To są moje hantle. Ja wam powiedziałem, że się lepiej czuję, jak coś jest zrobione. Czyli kawałek, nie wiem, nawet nie odliczałem tego, na nie wiem, nie mam pojęcia. Poczekajcie. Tu mam metr. 42 cm i po 15 ma luzu. Także wyliczyłem to sobie na dłoń. Cztery śrubki drewno wkręty, 2 obejmy i to jest wszystko, co jest potrzebne. Dobra, 50, minuta po, jedziemy dalej. I jest 110. A może kiedyś zrobię coś takiego, że wezmę, położę tą sztangę na wagę, żebyście wiedzieli, z tymi krążkami. Ale myślę, że nie będzie trzeba. Dobra, jest 51. Jedziemy w trzecią serię. 110.
zrobione 8. Tu jest następna dziesiątka. Ta akurat należy do krążków bitumicznych. Pewnie wiecie, jakie to są. Także spiak w środku. Jestem ciekaw po tej pauzie tygodniowej, jak mi pójdzie. Sami możecie później rozważyć, jak i co, ale jak mi siła idzie po tym, waga też, wszystko mi rośnie, więc to jest i na siłę, i na masę. Wiem, że tam jest chyba do 6 powtórzeń, ale wiecie co, tego można oglądać mnóstwo, ale po samych ćwiczeniach i po tym, jak będziecie ćwiczyć, będziecie widzieć, jak i co, czy wam idzie, czy nie, bo czasami widzicie, sam nie wiedziałem tyle lat, a ćwiczę bardzo długo, oczywiście z przerwami, ale ćwiczę. Dodałem minutę do przerwy pomiędzy seriami i dało to taki efekt, że wcześniej kończyłem na 110, no a teraz już kończę na 120, już nawet kończyłem na 130, tak mówiłem wcześniej, no ale niestety. Nie mam zamiaru tam później kombinować, tym bardziej, że skręcam to i nie mógłbym zrzucić, bo faktycznie nie powinno się skręcać krążków, jak się ćwiczy samemu, żeby mieć później, jak się nie ma asekuracji, żeby mieć później jak zrzucić te krążki z jednej strony, żeby się wydostać. Dobra, 54 za chwilę i zobaczymy. Cztery, czwarta, jak widzicie, poszło 8, 120, jakby była asekuracja, pewnie szybciej bym nabrał siły, bo zacząłbym od 100. A skończył na 130. Tak jak widzicie, to nie jest tak jak wyciskanie jakieś tam, nie wiem jak to nazwać, nie wiem jak to dokładnie się nazywa, trójbojowe, tak? Że najpierw się ściąga sztangę ze stojaków, później się opuszcza, później wyciska i czeka się do momentu, żeby sztangę odłożyć. Takie są zasady. Ale to jest normalne wyciskanie, więc jeżeli bijecie rekord, to takie odbicie od klatki, tak jak widzieliście, też sobie pomagam, to z tego co wiem, z takiego pomagania, z nieopuszczania, jeżeli chodzi o sztangę, opuścić i trzymać i wycisnąć, to można 140, ale z takim robieniem normalnym klaty można wycisnąć 180. Z mostkiem oczywiście wyciskacie, chwilę jest, 54, 55, 56, 57, robimy teraz na wąsko i robię stówką, także nie zmieniam, tylko 100 zostawiam.
i sztangę też. Jak nie potraficie, nie wyciskać w ogóle na wprost, tylko od najwyższego przymostku, od najwyższego wyciskacie i idziecie wtedy w takim łukowatym trochę stylu, bo to wam pomoże w wyciskaniu. I to bardzo dużo. Bo na wprost nie wyciśniecie, musicie jednak tymi łokciami trochę do siebie i zrobić. Dobra, jedziemy. Następną, czyli na wąsko. Tak jak widzicie, stówka jest zestawiona. No już mi ciężej idzie, no ale trudno, ile wycisnę, tyle wycisnę. Teraz sobie trochę pomogę, bo nie do końca dawałem do klatki, ale teraz sobie będę ją delikatnie obijał, tą sztangę. Nie wiem, czy coś z tego się nauczycie, ale ja to sobie też robię dla siebie, żeby sobie utrwalić, jak kiedyś w wieku takim, jakim jestem, jeszcze można było robić to, co można. A że jeżeli mi zdrowie pozwala, tak jak powiedziałem wcześniej, to będę to robił do końca, bo to kocham. Cztery, siedem. O równej. Powiem wam, o wiele lepiej jest ta minuta. Naprawdę. Tu trzy jeszcze. Zobaczymy, jak to pójdzie. Może powinienem też zacząć od, nie wiem, od 80, 90, 100, 110 kończyć. Ale wybrałem coś takiego i powiem wam, że siła mi poszła. Więc ja tego zmieniać na razie nie będę. Będziecie widzieć, jak robię triceps. Tym razem opowiem też, bo triceps też robię na wyciągu tutaj, na tym drążku. Zmieniam po prostu co jakiś czas. Staram się co 3 miesiące zmieniać ćwiczenia. Nie zmieniam po prostu tych, bo zawsze robię na szeroko i na wąsko i dodaję do tego skos, dipy lub tak jak teraz rozpiętki. Dobra, jedziemy drugą serię, bo jest ósma. Druga też się udała, ale już widzieliście, tak jak mówiłem, że już jednak trzeba sobie... Tak to wygląda. Jeżeli wam już coś stanie, ręka, pamiętajcie, że triceps to jest 75% całej ręki, także to chyba tak będzie widać nawet, jak wam pokażę. Tutaj to ten kawałek, to jest tylko 25% całej ręki. Reszta to jest cały triceps tu. Więc jak chcecie mieć większą rękę, to skupcie się bardziej na tricepsie. A to wam też pomoże przede wszystkim w tym, że więcej będziecie wyciskać, bo jednak ten triceps to...
Dobrze, trzy po. I jedziemy trzecią. Już będzie ciężej na pewno. Teraz wody. I tak jak widzicie, wstaję. Nie jem nic. Toaleta. Poranna. Kubek kawy. Piję do tego kawę, żeby te ciśnienie od razu podnieść. Człowiek jest odpoczęty, jak wstaje i od razu jest warto, tak jak ludzie rano wstają, idą biegać. Mnie to dużo daje i pamiętajcie, że ja już nie mam 20 paru lat czy tam. Tylko 45, więc... Dobrze. Już jest dwie po. Spokojnie. Trzy. Jedziemy trzecią. Już jest piąta, ale jak widzieliście, pięć razy, ale musiałem jednak trochę sobie pomóc i podniosłem 4 litery troszeczkę. To już nie jest tak łatwo. Nie chcę siadać przede wszystkim, bo dobra, 6 po, ostatnia, później będę musiał skręcić hankielki, na hankielkach będzie, wezmę tak jak mówiłem wcześniej, tu wezmę stąd 2 4 7, to jest 15, 2,5, to jest 17,5 i tu wezmę, mam mniejsze, takie kilo 250, to jest też 2,5, czyli to będzie 20 kilo na rozpiętki, dobrze mówię, 15, 2,5, 2,5, tak, zobaczymy jak pójdzie. Ostatnio wziąłem 30, ale pierwsza seria poszła 8. Ale jak mam niedokładnie robić, to tak jak wam mówiłem z kółkiem, lepiej jest zmniejszyć albo nie do końca robić, niż żeby całkowicie oszukać i udawać, że się ćwiczy. Dobra, już jest 5 po. Wierzcie mi, że cieszę się z tego, co robię, bo sobie to utrwalę, prawda? Tak samo było z tibią kochaną, że sobie powiedziałem, że dam radę. I tu lecimy i teraz nagram to, co jest. Nie gniewajcie się, tibijczycy, że robię to na kanale z tibii. No ale... Nie wiem, może to... Poprzerzucam. Dobra, 6 po. Ostatnia na wąsko. Teraz jakbym się nie podniósł, to by mi tak zostało. Nawet nie potrafiłem zrobić tego łuku, co wam teraz powiedziałem. Bo jak stąd idziecie, to jest ciężko
wycisnąć z największego punktu z mostka i wycisnąć to dalej. Musicie zrobić to jednak tak, w ten sposób, tak jak wam to pokazywałem, że musicie zrobić ten mniejszy łuk. Już mi ciężko było zrobić ten łuk, więc musiałem znowu te 4 litery podnieść do góry, żeby go wymusić. Dobra. Robimy. Hanklę. I to jest właśnie ten problem teraz, że to trzeba przygotować. Więc tak jak mówiłem wcześniej, ja już to sobie spróbuję ogarnąć. Tam było 6, 7, 8. No spóźnię się, ale no niestety. Cztery i kilo 250. Dobra, jedna zrobiona. Już powinienem robić, no ale minuta dłużej z tym przygotowaniem. Równie dobrze jest, czy równie dobrze, identycznie jest jak robię skos. Teraz nie wiem, czy będziecie widzieć mnie lepiej tu, czy tutaj, chyba tutaj. Dobra, to zaczynamy. Jest 10. Powiem szczerze, że nawet tego nie odczułem, ale nie chcę dodawać, bo nie wiem, co będzie przy czwartej. Jest 10 po. Zrobię 13. No teraz mogę siedzieć chyba. Dopiję kawę, jak pozwolicie. A wodę wezmę tutaj, bo to tak jest. I właśnie to jest to. Człowiek się poci. O, to się rozchodzi właśnie. A udowodnione, czy udowodnione, z tego co się zawsze nasłuchałem i to po 40 chyba 5 minutach dopiero człowiek zaczyna się pocić na siłowni. No to też
trzeba wziąć pod uwagę, bo czym robi, jak robi, co robi. Dobra. Wiecie co, nie wiem, czy ja sobie tutaj tych rozpiętek nie zrobię właśnie po 2 minuty. Czyli jest 12. Gotowe, ale nie czuję, żeby mnie jakoś mega rozrywało. To bym musiał dołożyć. To bym musiał być tu 2,5 i tu 2,5. Tak już jest teraz. Musiałbym dołożyć jednak i zobaczyć, jak pójdzie. Jak dodam 5 kilo, czyli będzie 25. Bo widzę, że się aż tam nie męczę. A wolę sobie te włókna, bo dobrze wiecie, że przy rozpiętkach rozpiętki są właśnie najlepsze na rozerwanie tych wszystkich włókien mięśniowych. Dobra, to z jednej strony dam 2,5, te mniejsze kilo 200 jest przeniesione. O mnie inaczej, podchodzicie, bierzecie co chcecie i do widzenia. Też tak zrobię, ale ciężko jest trafić, żeby wejść i po prostu dopasować od razu. Bierzemy 14, pewnie już będzie 14,5. Już wam pokazuję. Dwa razy kilo 200, 50 i tu jest te 2,5. 25 kilo. Jest dobrze. Mogłem od tego zacząć. Będę wiedział następnym razem, ale pewnie już tego nie będę nagrywał. I to już będzie ostatnia seria. Ostatnie ćwiczenie, ostatnia seria, 8 powtórzeń. Nie ma tu takiego, jestem cały mokry. I dobrze. To robię zawsze z rana, także kiedyś na szorcie powiedziałem, o, jak podnoszę nogę do góry, że to jest coś tam z porankiem do rena, że tak wygląda. Dobra, lecimy. Ostatnio. Ah!
O! Muszę wyłączyć to światło dolne, bo mam takiego wspomagacza włączonego, ale tak mi świeci już w twarz, że to jest tragedia. Jak widzieliście, tak wygląda u mnie klata. Oczywiście nie będę tego wypuszczał codziennie, ale będę już to nagrywał, tak żebyście mieli, co robię rano codziennie. Tak jak mówię, tym razem kończę i tak robię zawsze na szeroko i na wąsko, ale tym razem kończę na rozpiętkach, wcześniej głową do góry na skosie, a poprzednio robiłem dipy, ale no niestety dipy w domu robię w kuchni, też taka kombinacja, ale jest równiutko, jest idealnie, nie jest, po prostu jest tak jak powinno być, tak jest. I ja nie wiem, czy jak nie pójdę do tego parku, o czym mówiłem wcześniej, na kółku, czy nie nagram, ile jestem w stanie zrobić dipów przy tych 112 kilo. Dzisiaj się nie ważyłem, ale myślę, że z wagi nie spadłem. I zobaczymy, ile jestem w stanie tych dipów zrobić, bo sam jestem ciekaw. Dobra. Zaraz zobaczymy tutaj. 37 minut. Czyli 35 minut. Równie dobrze. Byłoby się, lepiej by się liczyło, jakbym faktycznie robił rozpiętki też po 3 minuty. I to chyba będzie dobrze, jak one będą też robione co 3 minuty. Bo wtedy będę mógł robić tym 25 kilo na jedną rękę. Po 3 minuty to już będzie ten odpoczynek, ale to zrobię. Powiem wam szczerze, że czuję ją strasznie. Może tego tak nie widać, bo jestem trochę taki przy sobie. Ale czuję strasznie klatę i powiem wam, od stycznia ciągłego ćwiczenia po jednej partii mięśni dopiero teraz zrobiłem tydzień pauzy i powiem tak, że warto. Warto, ten mięsień musi faktycznie odpocząć. Ale jak się z rana wstaje, widzi się od razu ławeczkę, tak jak widzicie. Ja tutaj z tej strony mam łóżko. Jak otwieram oczy, mam siłownię w domu i to jeszcze w pokoju. To nie ma takiej opcji, abyście to ominęli. W jaki sposób, nie mam pojęcia. Musielibyście to gdzieś, naprawdę, gdzieś do garażu wsadzić, do piwnicy. Gdziekolwiek, żeby się tego pozbyć, żeby tego nie robić. Mam to w pokoju, więc to mi nie musi już przypominać, bo już za długo ćwiczę. Aha. Wczoraj jeden ze znajomych mi się pytał, ile mam w ręce. To powiem wam tak. Nie wiem, czy będzie widać. Teraz przypuszczam, że po klacie już jest 20 po klacie triceps na pewno mi spuchnął, ale tak to mam rękę 48-48,5, a triceps spuchnie mi 1,5 cm. Więc jakbym miał 48,5 dzisiaj rano, to mam 50 w ręce przy 112 kg. Tak jak mówię, brzuch mi nie przeszkadza, robię kółko. Ważne, że tu idzie, siła idzie jeszcze w tym wieku. To jest najważniejsze. Ja wam mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Nie rezygnujcie, ćwiczcie, nic was nie będzie boleć, nie będziecie chodzić do lekarza, nie będziecie stać w kolejkach w aptece, bo ja tego nie robię. I to jest 35 minut, tak jak widzicie, jedna partia mięśni. Ja wybieram to, no niestety nie biegam. Z góry pozdrawiam Rawczesa, też starego Tibijczyka, za to, co robi. Gratulacje. A ja zakończę ten filmik jak Doreno Gem, czyli never give up.
Szacunek i pozdrawiam.